Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Tym razem jesteśmy na Wojowniku i odcinek będzie bardziej taki informacyjny. Pokażę wam, co tutaj się ciekawego zadziało, co nowego, coś tam może klikniemy, spróbujemy kliknąć przynajmniej i tak dalej, i tak dalej. Co nowego na wstępie? Tutaj muszę sobie poklikać trochę petów, myślę, że już tym okołem Paladona kliknę, więc to na pewno troszkę mi tu z expem pomoże, bo jak widzicie, brakuje nam niewiele, no dosłownie tam ile? No, 180 milionów powiedzmy expa do 326 poziomu. Fajnie by to było wbić do awki, w sensie przed awką, zanim jeszcze zacznę ją robić, bądź też po prostu, no, żeby z awki jak najmniej musieć dobić na tym wcześniejszym levelu, wiadomo, żeby wycisnąć jak najwięcej. Co nowego na tym wojowniku? No, tak naprawdę codziennie coś tutaj się dzieje. Mam pozapisywane dla was walki, popokazuję wam. Troszkę tutaj porobiłem tych lochów, udało mi się tutaj pokonać nawet trzeciego w 13 piętrze, tutaj zabiłem bodajże dwa dni temu, tak dokładnie, dwa dni temu Roszplunkę i piekielnego Petera wczoraj udało mi się machnąć, ale dobra, może najpierw przejdziemy sobie do tego klikania tutaj petów. I tak, odcinek taki krótszy, można powiedzieć troszkę informacyjny, tak jak wam mówiłem, no mam remont, więc te odcinki, o, dosyć szybko poszło, dobra, no i Paladona sobie złapiemy teraz w ten weekend epicki, bo teraz będzie epicki weekend. I mam nadzieję, że do tego czasu sobie nakarmię tutaj oko na setkę, na pewno, bo dzisiaj dopiero poniedziałek i pewnie w tego Heraldona sobie na spokojnie pójdziemy. Dobra, teraz myślę, że tym ogniem możemy tutaj tego rokitka pocisnąć. Dobra, zawsze trochę expa, jak sami widzicie, nam wpadło. Brakuje nam tylko teraz 24, powiedzmy, miliony tego expa, żeby wbić level, więc całkiem spoko, ale tutaj już raczej nic innego nie popchniemy. Tutaj Lilarysiem 90 bodajże drugim zabiłem Jaduna, już sobie na niego przeszedłem, a że tych jedzonek dla mroku i dla ziemi miałem bardzo dużo, to stwierdziłem, że dokarmię tego Lilarysia do setki. Jakbym ich miał mało, to ok, to był zły krok, ale stwierdziłem, że skoro mam ich dużo, to będę karmił dwa naraz. No tu mi jeszcze, jak widzicie, cztery jedzonka brakują. Jutro już chyba tylko Jaduna będę tutaj karmił, ale zobaczymy, jak to wyjdzie z jedzonkiem, no bo mówię, dzisiaj jeszcze kółko nieruszane, awka nierobiona i tak dalej. Natomiast ziemię tutaj wykijadłem chyba 97, jakoś późno zamknąłem. W każdym razie, no tego wykijadło też dokarmiłem do setki, żeby było. W teorii nie powinienem, bo to marnotrawstwo tam jedzonek, ale ja lubię mieć, tak wiecie, pety do setki, poza tym zawsze ten jakiś tam bonus i tak dalej, więc sobie je po prostu dokarmiłem. Dobra, co tutaj więcej? No to nam w sumie szybko poszło. Może wam pokazuję te walki i wtedy powiem na spokojnie co i jak. Zacznijmy sobie od wróżka Henryka. Na ostatnim odcinku był z nim problem, pewnie pamiętacie, jeżeli oglądaliście. I tak, informacyjnie, tak jak mówiłem, no teraz mam remont, więc jakby te odcinki nie będą regularnie, dlatego na przykład się wczoraj nie pojawił, ten się zapewne pojawi opóźniony, bo go nagrywam dopiero o 15, więc pewnie może na 18 się wyrobię. No tutaj jak widzimy, dwa mocne kryty z naszej strony i padł ten wróżek, a ciężko, bardzo długo się z nim męczyłem. Dobra, dalej mamy tego, uświęconej tradycją Szkołę Magii, Hagrida, dokładnie. I tak, oprócz tego teraz jakby z pracy takiej, można powiedzieć, zdalnej, jaką wykonywałem do tej pory, teraz się przenoszę na taką, powiedzmy, normalną, więc teraz już wiecie, będę miał na pewno też mniej czasu. Co z tego wynika? No na pewno te odcinki będą w sensie normalną, no będę po prostu wychodził z domu, nie? Bo teraz pracowałem zdalnie, tak jak mówię. Więc te odcinki na pewno nie będą się pojawiać tak często jak teraz, czyli tam co dwa dni o 16 punktualnie wszystko było, wiecie, picobello dopięte na ostatni guzik. Tylko teraz na pewno te odcinki będą no nie tak regularnie. Będę się starał oczywiście, żeby to było jak najczęściej i tak dalej, żeby was tam bez odcinków nie zostawiać, natomiast no tak jak mówię, no może być tak, że na przykład nie będzie kilka dni z rzędu odcinka, a może być tak, że będą normalnie co dwa dni, tak jak zawsze i tak dalej. Może na przykład nie być zawsze o 16, tylko jakoś później, tak jak dzisiaj, więc tak mówię, no tutaj ładnie też krytykami. Te krytyki dosyć mocne walimy i to nam tak naprawdę wygrywa te walki, w sensie krytyki z wysokiego rozrzutu po prostu, i to dosyć spoko działa, bo tutaj jak widzicie mamy 1020 wysokiego, do tego jeszcze krytyk, to mocne te hitki wchodzą, więc no, to tak żebyście wiedzieli po prostu, że o co chodzi i tak dalej. Ja tam w razie będę wam na społeczności czy na Discordzie dla widzów, na którego też zapraszam, po prostu wam wysyłał, informował, tak, oznaczał tam wszystkich, czy właśnie na społeczności czy na tym Discordzie, i pisał co i jak. W każdym razie, jakie są plany? Generalnie chciałbym jeszcze w tym tygodniu
przejść, w sensie przejść, nagrać odcinek z łowcy, gdzie tam jeszcze jakieś lochy pociśniemy, aby jeszcze przed epikiem coś tam może z level, może dwa, chociaż wątpię, że tam coś się jeszcze uda takiego więcej, ale spróbujemy. I później sobie chciałbym ten weekend, teraz będzie weekend epicki, chciałbym go jakoś fajnie wam, że tak powiem, wynagrodzić, to, że teraz nie ma tej regularności, raczej nie będzie, i postaram się od piątku do niedzieli wrzucić 3 filmy codziennie z innej klasy, czyli na przykład, nie wiem, w piątek z Wojownika, w sobotę z Łowcy, w niedzielę z Paladyna. Taki jest plan, bo generalnie na te 3 klasy po prostu planuję coś tam robić w ten epik, więc z tych 3 klas nagrywam, mam zamiar nagrywać. Więc tak, no jeżeli chodzi o takie informacyjne, to tyle, że po prostu teraz nie spodziewajcie się takiej mega regularności, jak to było do tej pory, bo po prostu miałem więcej czasu. I zobaczcie tą walkę, to jest walka z Dymikiem Majciarzem, zostało 90 milionów. Ja myślałem, że tutaj Kunegunda jakieś cuda porobiła, no ale jak sami widzicie, 91 tam dokładnie milionów zbiliśmy tylko my. Liczyłem tutaj, bo to było przedwczoraj bodajże, nie pamiętam już, liczyłem tutaj bloki, zrobiliśmy w ciągu całej walki chyba z 10 albo 11 tych bloków, więc no naprawdę sporo. No i no zobaczcie sami, jak to będzie wyglądało. No tutaj już bardzo malutko, no tutaj bloczek, mocny kryt, kolejny blok. No to są właśnie te bloki, że one nagle się odpalą nie wiadomo kiedy. No i ledwo, bo ledwo minus 133 tysiące, ale udało się go pokonać. Dobra, kolejna raszplunka, to jest zamknięcie wieży. Już byśmy ją zamknęli, ja ją dopiero na 324 poziomie zamknąłem. Mógłbym to zrobić już wcześniej, ale mówię, no nie śpieszyło mi się. Chciałem to zrobić jakoś ze światłem, żeby się zgrało, w sensie no z pupilami. Natomiast i tak, no widzicie, że zamknąłem ją nawet szybciej niż to światło zrobiłem. To też wynika z tego, że z jedzonkami na tym serwerze niestety nie jest tak kolorowo, jak to miało miejsce na 124, ile w ogóle Kunegunda? Kunegunda też niedużo, no i my tutaj 106 milionów, więc też sporo zbiliśmy. No nie mam niestety takiego szczęścia jak na S38 z jedzonkami, więc tak naprawdę do przodu jestem tylko z ziemią i z mrokiem, jeżeli chodzi o jedzonka. Natomiast z ogniem jestem bardzo do tyłu, z wodą, tak jak byłem na początku do przodu, tak teraz jestem, no można powiedzieć, że do tyłu w sumie. Było kilka dni, gdzie tam nie nakarmiłem 3 razy. No i właśnie ze światłem, no dzisiaj było światło w walkach, zrobiliśmy chyba 5-0, ile dobrze pamiętam, bo klikałem rano, więc no te jedzonka tam jakieś dostaliśmy, natomiast generalnie właśnie tylko 2 żywioły tutaj mam, można powiedzieć, do przodu. Tutaj też nawet nie liczyłem tych bloków, nie patrzyłem, jak ta walka wyglądała, no ale też sami widzimy, o, 219 tysięcy i teraz pierwszy blok, a tutaj 2 mocne kryty, no to za wiele bloków nie zrobiliśmy, ale tak dokładnie pokonaliśmy raszplunkę. No i teraz piekielny Peter, tak naprawdę wczoraj tutaj z naszej gildii Wojownik Pikachu go pokonał i właśnie na tym samym levelu i na bardzo podobnych statystykach, co my mamy, więc stwierdziłem, że też spróbuję. No i w sumie nie wiem, ile, z 200 grzybów na niego, coś koło tego, i padł. Tutaj nawet nie patrzyłem, czy tych bloków dużo zrobiłem, ale jak widzimy, tutaj jest blok i od razu mocny kryt, mocny cios krytyczny. No i padł, więc, a nie, jeszcze, zobaczcie, jeszcze 625. Podejrzewam, że jakbyśmy nie zablokowali tego ostatniego, to my byśmy padli, więc no naprawdę szczęśliwa próba. A, tutaj nam w ogóle wydropił papier toaletowy i ja sobie go specjalnie nie podmieniałem od razu, tylko podmienię teraz, abym dzisiaj nie musiał szukać niczego do kibelka, czyli ja tutaj podmieniam do kibla, coś tam na zręczność to nieistotne, tutaj robimy pyk, odzyskujemy sobie klejnocik, cyk, i okej, i tak naprawdę jest dobrze, to możemy razy 5 ulepszyć, na razie więcej nie ulepszam, bo nie ma to sensu, broń mam razy 6, no bo i tak w ten epic się będę po prostu przebierał. I tak, i myślę, co tutaj więcej, miałem dzisiaj kupować złotą ramkę na odcinku, ale po prostu no nie dam rady, bo będą, no 32 grzybki by mi tylko zostały, a tutaj jeszcze kołem muszę zakręcić 20 razy i tak dalej, generalnie ogarnąć postać, więc dzisiaj jeszcze nie, ale może jakoś tam niedługo sobie zakupimy, aby Wojownik też dołączył do jakby właśnie kompletu postaci ze złotymi rankami. Natomiast tak, jak tutaj wygląda, jeżeli chodzi o ranking? No, można powiedzieć śmiało, że jeżeli chodzi o Wojowników, to generalnie jesteśmy pod względem expa top 1, oprócz Trazera, tak? To w sumie źle powiedziałem, no top 2 jesteśmy, bo z czego to wynika? Nie wiem, powiem wam. Pisałem tutaj, mam kontakt generalnie z Wojownikami tymi z topki, czyli tutaj z tym kolegom, z Actimelem, no to wiadomo, z Pikachu, no to jest u nas gildi, zaś z Ghostem też często pisałem, i oni generalnie, oni są już w ogóle po awce, my jesteśmy przed, to zaznaczam, to już mówiłem wcześniej,
oni generalnie są bardzo podobni, jeżeli chodzi o expa z nami, natomiast Razer, mając te same lochy co my, ma teraz musiał coś pchnąć, bo na pewno tyle nie ma, ale 4 levele ma przewagi z czystej awki. Skąd to wynika, nie mam pojęcia, nie wiem jak on to zrobił, nie ukrywam, i jakby nikt nie wie. Tutaj pisaliśmy właśnie z innymi wojownikami, jak on to... na czym on taką przewagę zyskał, no i nikt nie ma pojęcia, wszyscy tak jak no sami widzicie są mniej więcej równo. Tracer miał takie same lochy jak ja, bo mi wysyłał screeny, też się tam z nim kontaktowałem, wszystko miał dokładnie to samo i w mroku i tutaj, i po prostu no miał 4, może 3,5 levela przewagi z czystej awanturniczości, nie z żadnych lochów, więc dla mnie to jest wow, nie wiem jakim cudem. Jeżeli bym miał taką przewagę Pikachu, to jeszcze po części bym zrozumiał, bo on tutaj, jak śledziliście serię od początku z W40, to wiedzieliście, że on tutaj od początku był tym top 1 wojownikiem. Natomiast Razer nagle około tam 300 poziomu się pokazał, no i nagle taką przewagę zrobił, nie mam pojęcia jak, no ale jakoś zrobił, więc no nie wiem, no na razie nie ma opcji go dogonić, zwłaszcza że my te lochy mamy praktycznie wymaksowane. Tutaj mogę zaatakować ten portal, bo i tak go dokładnie dobijemy. Ja te lochy mam wymaksowane, już tutaj raczej więcej nic nie kliknę, może spróbujemy jakieś tornado, aby ten level dobić, ale tak jak mówię, no po prostu nie mam pojęcia jak on tutaj to zrobił. O graczy polskich jeżeli chodzi, no to jest tutaj Actimel, który troszkę do nas traci, jest Evil, który ma praktycznie tyle samo expa co my, tylko że on już chyba dzisiaj jest po awce, nie mam pojęcia prawdę mówiąc, więc no my dzisiaj ten 326 wbijemy, no ale wiadomo, Evil to jest łowca, więc ja zakładam, że on tutaj więcej lochów od nas ma zrobionych, może się mylę, ale powinno tak być, że jako łowca no od tego wojownika jednak lochów masz zrobionych więcej. No bo tak wypada, no jednak wojownikiem te lochy ciężko się przepycha, ale mówię, no tutaj z polskich graczy to Evil jest mniej więcej z nami na równi i w zasadzie tyle. Tutaj widzę jeszcze jakiś Mr. Nemesis 322, no ale on troszkę do nas traci, więc tak, no jeżeli chodzi, tak jak mówię, o polskich, to tak wygląda. Jeżeli chodzi o ranking wojowników, no to tutaj Tracer jest bardzo do przodu. Pupilki, jesteśmy w top 10, raczej się tutaj trzymamy w tym top 10, 72 pupile, Pikachu ma już 74, natomiast on tutaj już na pewno zamknął ogień i on bodajże z wodzie poszedł tutaj w rybę i chyba zamknął tą rybą, więc on tutaj zrobił no to bardzo trudne przejście. My na skróty troszkę poszliśmy, w sensie na skróty, nie na skróty, tylko właśnie dłuższą drogą, ale po prostu mniej grzybożerną, więc on tutaj te dwa pupile zyskuje, no ale mówię, to są detale, generalnie w tym top 10 tych pupili się trzymamy. Dobra, co tutaj dalej wam mogę pokazać? Chyba nic, chyba prawdę mówiąc nic, tak to wygląda po prostu na tym wojowniku. Te zapisane walki już mogę poodznaczać, bo i tak wam pokazałem to, co miałem pokazać, to co chciałem wam przekazać, to przekazałem. I teraz tak, poczekajcie, no i nie mam pojęcia, co ja mogę tutaj klikać. Wczoraj to 13 piętro nam padło, tu generalnie nic nie zrobimy raczej. Mamy trochę golda, możemy wydać chyba w siłę, mi się wydaje. I dobra, i może dobijemy ten 287, chciałem powiedzieć, 326, może dobijemy z samego tornada, żeby tutaj nam, bo to teraz mamy te nietoperze, więc one są też dosyć ciężkie do przepchnięcia, no ale popróbujemy tutaj go delikatnie chociaż poklikać, no a jeżeli nie wyjdzie, to po prostu sobie zakończymy ten odcinek, dobiję tam zawki, no bo jak sami widzicie, niewiele mi brakuje. No teraz był weekend expa, więc też troszkę tego, tych leveli tam nam posiadało. O dobra, jeden nietoperz padł, spoko. I to jest co? To jest kolejny wojownik. Dobra, no jeszcze ten by padł, to chyba byśmy wbili ten poziom. No spróbujmy go tutaj dobić do 800 powiedzmy grzybów, jeżeli do tych 800 nie padnie, to nie ma co tutaj więcej wyciskać, no bo to większego sensu nie ma, mówię tylko i wyłącznie dla tego poziomu. Dokładnie, 326 wbiliśmy, super, czyli się udało. Itemków niestety żadnych, no co jest, a dobra, itemków niestety żadnych tam nie sypnęło. Co dzisiaj chce wiedźma? Chce kapelusze, więc my też nie mamy tutaj dla niej kapeluszy. Tutaj te buty mam chyba droższe, o ile dobrze pamiętam, dokładnie, no i tutaj coś do kowala, to w sumie mogę rozmontować już na odcinku, niech będzie 1 i 2, no tą klatę na razie zostawimy. Dobra, level dobiliśmy, więc spoko. I teraz mamy kolejnego nietoperza i znowu wojownika, no bo mówię, te nietoperze to są wojownicy, więc nie ma co go klikać, nam zależało tylko i wyłącznie na tym, aby dobić ten poziom. Ja i tak to tornado sobie, jak zamknąłem tą wieżę, którą klikałem darmówkami tam praktycznie co godzinę, to zacząłem sobie to tornado klikać co godzinę, no i tam może od czasu do czasu coś by padło bez większego grzybienia. Dobra, jak to tu w ogóle wygląda? Tutaj twierdza, no to lecę te kwatery powolutku, tutaj raczej za dużo nie skipuję, głównie się skupiam na tym lewym.
levelu. Tutaj mi się ekstraktor kończy na 13 i nie wiem, czy lecieć trenera, czy od razu serce, to jeszcze pomyślę. Ale okej, myślę, że już możemy inne rzeczy porobić na koncie, no bo mówię, level już wbiliśmy, więc spoko. Możemy sobie zakręcić kółkiem jak najbardziej. Coś tutaj wolno kręci, nie wiem czemu. Dobra, to jakieś tanie rzeczy, to od razu mogą iść do rozmontowania. Tutaj cyk, tutaj te rękawice tak samo i tutaj tak samo. Mam nadzieję, że nic co by mi tutaj było potrzebne nie rozmontowałem, ale chyba nie. Dobra, lecimy dalej. Co my tutaj chcemy? Najpierw chcemy tutaj wejść przyjaciół i pobić sobie do podziemi, to już też będzie z głowy. No widzicie, tutaj ten to jest berserk, on nam tam nieraz jak się zdenerwuje to trochę zbija, ale generalnie jest okej. Dobra, dalej, tu portal sobie machnęliśmy, no walki to ja standardowo nie po północy, bo dzisiaj co prawda musiałem iść wcześniej spać, więc o północy nie byłem na Shakesie, natomiast rano sobie te walki porobiłem, dlatego już one są zrobione. Wiedźma nic, tutaj chyba nic, a rękę w zasadzie możemy machnąć zaraz, poczekajcie, tutaj sobie to poklikam, to niech tam się robi, nieistotne. Dobra, rękę możemy sobie machnąć, żeby też już było z głowy. Tu tego paladyna udało się, znowu ten paladyn, no kliknij. Dobra, cyk, chociaż on tutaj, zobaczcie, że troszkę nam zbija. Tutaj mamy wojownika, ale też padł, dosyć podobnego do nas. Dużo tych wojowników na tym serwerze, można powiedzieć, że całkiem sporo, no ale nie wiem, no nie mam pomysłu. Pisałem tam właśnie też z innymi, no i jedyny pomysł, jaki jest, dlaczego Tracer ma taką przewagę, no to, że... O, tam się odrodził chyba. No to, że jakby ta jego gildia, czyli tam Magier Guild, o ile dobrze wiem, o ile dobrze kojarzę, tak, Magier Guildę dokładnie, to chyba niemiecka gildia, że oni bardzo szybko wbili 200%, no i on robił na tych 200% awkę praktycznie, no mówię, bardzo szybko, praktycznie tam kilka dni po starcie serwera, w sensie no w sumie tak, bo oni bardzo szybko, na początku mieli straszną przewagę, teraz ta przewaga jest mniejsza o wiele, natomiast no szybko wbili te 200% i to mogło być, ale wątpię, żeby mu to dało aż te 4 bądź też tam 3,5 poziomu. Wydaje mi się, że aż takiej przewagi to mu nie dało, no ale nieistotne. No zobaczymy, jak się oczywiście to dalej rozwinie. No na razie to jest, wiecie, na tym nawet 320 poziomie, 325, to jeszcze nie jest nie wiadomo ile expa przewagi, więc wszystko się tak naprawdę okaże. Dobra, tu mamy zrobione, tu mamy wrzucone do kibla, kostkami możemy zagrać, to też już będzie z głowy, no i ja awkę sobie zrobię samemu. Dobra, to by było na tyle, taki odcinek, żeby tylko coś wleciało i do tego informacyjny. Postaram się go zrobić na 18, nie wiem czy mi się uda. Ale tak, także mówię, no jakby teraz była jakaś regularność mniejsza, bądź też godziny inne, bądź coś tam, to po prostu wiecie dlaczego tak jest, żeby was nie zostawić bez informacji. I tak, taki jest plan, że jeszcze może w tym tygodniu jakoś w czwartek tam załóżmy, bądź też w środę nagram z łowcy, postaram się coś tam podziałać jeszcze, no i weekend sobie zrobimy epicki, bo już nie ukryłam, że też na tych postaciach nie ma zbytnio co robić, więc też dlatego nie mam pomysłów na filmy, no a weekend epicki postaram się to jakoś wynagrodzić i na tym epiku sobie podziałać na, poczekajcie, jak to tu w ogóle wygląda... aha, to my już tutaj niedługo będziemy w HP lecieć, więc tak jak mówię, no na tym epiku wam troszeczkę wynagrodzić to, że po prostu teraz te odcinki były takie mniej ciekawe. Dobra, to by było na tyle, ja wam dziękuję za odcinek, mam nadzieję, że się podobało, jeżeli tak to zostawcie kciuka w górę, zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem, wbijajcie na Discorda dla widzów i możecie zostawić jakiś komentarz, co tam, jak tam u was, chętnie poczytam. Dziękuję raz jeszcze za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!